Dobra, typek mi coś pokazuje, nie ma sojuszu, nie ma sojuszu, tylko się od razu tutaj gościem, z gościem klepiemy na YOLO. Na YOLO się tej stepeczki, moi drodzy, od razu klepiemy. Czy stręży kupione? No i lecimy z stepeczkiem, lecimy. Nie wiem, dlaczego on mi tej sojusz pokazuje, zastanawiam mnie to bardzo. Skoro pisamy ewidentnie, do kogo mogę tepnąć na klepa, a goście mi sojusz pokazuje, także dosyć dziwne. Ale dobra, miejmy nadzieję, że uda nam się tego typa sklepać, bo ma mega dużo rankingu ten typeczek, więc byłoby mega przyjemnie, gdyby mi się udało go po prostu zabić. Zjadkoksa, nie, czy Zjadkoksa czy Zjadrefila? Właśnie nie widziałem, czy Zjadkoksa czy Zjadrefila. Nie, ten typek nie jest w topce. Myślałem, że jest może w topce ten typeczek, bo ma dosyć duży ranking. Ale chyba nie jest w topce, chyba nie jest w topce. Dobra, tutaj jest, okej, okay, szukałem gdzie on jest. Bo tak myślałem na chwilę, że on uciekł perłami, ale dobra, na szczęście tutaj wrócił. Dobra, myślałem, że policzę, na szczęście nie polizałem. Typeczek też Zjadkoksa, dobra, też gościu sobie Zjadkoksa. Coś mi się wydaje, że ten typeczek po prostu ucieknie. Mam takie dziwne wrażenie, że gościu po prostu po tej klepie tutaj chwilowej ucieknie. I tyle z tego będzie, zobaczcie, on mnie tutaj knoka, nie wiem dlaczego mnie w ogóle knoka, jak mój set wygląda. Dobra, zmienimy sobie seta na szybkości. Może ten typek zapomni o zmianie seta i byłoby mega spoko, gdyby mu padł secik i byłby szybki killek. Typek z Gilly Pay, PSC, czyli nie wiem, czy tu mają nazwę Pace of Card. Tutaj nie mają nazwy jakoś Pace of Card albo coś w tym stylu. Także dobra. Typek chyba też zmienił seta, dobra, zmienił chyba gościu seta, bo się na chwilę zatrzymał. Je koksika, dobra, je typeczek koksika, rzucił perłę. Nie wiem w ogóle dlaczego ten typeczek jakoś tak dziwnie tutaj te perły rzuca. Je koksy, rzuca perły. Nie ogarniam zachowania tego typa. O, fuck. Dobra, myślałem, że poliżę. Nie wiem, czy ten typek zje teraz refila czy koksa, bo nie widziałem. Nie wiedziałem, czy zje refila czy koksa. Mam nadzieję, że był to koks. Dobra, był to koks, stop, okej. Okay. Był to koksik, przydawicie co? Ja bym go chyba wrzucił do beczki. Może to nie jest dobry pomysł, żeby go wrzucić do beczki na jego terenie. Ale jeśli go wrzucę do beczki na jego terenie, to ja po prostu tam wskoczę do niego, wiecie? Nie wiem, czy go wrzuciłem, czy go nie wrzuciłem. Nie, nie wrzuciłem go, nie wrzuciłem tego typa. No niestety go nie wrzuciłem tego typeczka. Wiecie co, bo nie mam tego. Ja nie mam, moi drodzy. Nie mam, moi drodzy, makro na klocki odpalnego. Ty, bo zaraz poliżę. Zaraz poliżę, nie będzie spoko. Dobra, w ogóle set mi pada. Pada mi set i nie mogę go zmienić, nie wiem dlaczego. Dobra, mam mi typek klepie. Wow, ty, ale teraz miałem farta. Fak, 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 fak. Boże, on mnie tutaj nie sklepał. Muszę zmienić sobie jeszcze buty. Dobra, mam buty zmienione. Nie polizałem. No i teraz tego typa możemy sklepać. Teraz, moi drodzy, zostaje gościu oklep na mordę. Tego. Dobra, zjadza koksa, ja sobie kupię stręża dwójkę. Dobra, pada ubania. I typek ginie, teraz ginie. Nice, 144 rankingu. Piękna sprawa, piękna sprawa. 140 rankingu, także elegancko, moi drodzy, 144 rankingu wpadło. No, także weźmy sobie emeraldy, bo nie mam emeraldów. Emeraldy mi są potrzebne. O, niech sobie ten gościu tu sety pozbiera, także dzięki za klepę, Szymek. A ja lecę już tam, moi drodzy, gdzieś rzucam perę, żeby mnie typek zaraz po prostu nie sklepał. On chce jeszcze sesa, to zaraz wrócę i zrobię z nim sesa i zaraz tepam do drugiej osoby. No, moi drodzy, tepamy do kolejnej osoby. Pozdrawiam tutaj jeszcze tego typa, twój stary, który dał mi przed chwilą tutaj dwa staczki emeraldów. Także napiszmy, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś mnie tutaj zaakceptuje, czy raczej mnie nikt nie zaakceptuje. Byłoby mega miło, gdyby mnie ktoś zaakceptował, no bo chwilę tutaj tepam. Dobra, Kuba podłoga 0. Dobra. Kuba podłoga 0 pisze tepaj do mnie, więc tepnij może tego Kuba podłoga 0, zobaczymy, czy mnie goście zaakceptuje, czy raczej mnie nie zaakceptuje. Halo, halo, czy mnie zaakceptuje Kuba 0, czy mnie nie zaakceptuje? Kuba 0, no nie wiem, no nie rozumiem po prostu, dlaczego ludzie piszą tepaj do mnie i potem nie akceptują. Po prostu, o, zaakceptował mnie jednak, wow. Nowość, że mnie zaakceptowało. Zapewne będą to nogi, 100% nogi? Nie, jednak to nie są nogi. O kurde. O, przepraszam tutaj. Jeszcze nie wyzdrowiałem do końca, ale jestem, powiem szczerze, zdziwiony, bo drugie tepnięcie na tym odcinku i drugi raz mnie gościu nie tepnął w nogi, także dosyć po prostu coś nowego, bo dawno się nie spotykałem z takimi ludźmi, którzy by tepali na równą klepę, a nie w nogi. Wiecie co, wrzućmy może go tej fosy, tam jest chyba fosa, tu jest chyba fosa, czy mi się wydaje? Nie, nie ma tej fosy, dlaczego w ogóle rzucał ten typek perły? O, nie mam tego, nie mam łuku z punchem, znaczy mam łuk z punchem, ale nie mam strzał, najgorzej. Zapomniałem, że nieco jest strzały, moi drodzy. Niestety z Ender Chesta. Dobra, czy ten typek policzę? Aj, myślę, że to będzie jakiś szybki killek elegancki. Jednak niestety to nie był najszybszy kill na świecie. Dobra, sklepmy tego typa po prostu i będzie elegancko. Po prostu sklepmy tego gościa i będzie maśniutko, tylko... No właśnie, on za bardzo nie ogarnia, ten typek za bardzo nie ogarnia. Więc w sumie... No raczej, no banią padła. Nie wiem, czy widzi, że mu bania padła. Nie wierzę w to. Dobra, chyba ten typek... Widzi, że mu bania... Nie, nie widzi, że mu bania pada. Patrz, goście, zaraz nad tobą. Patrzcie to. On nie widzi, że mu bania padła. Lol, o, jeszcze w C1 nacisnąłem. Nie to nacisnąłem. Dobra, no mamy killa. Mamy, moi drodzy, drugiego killa na tym odcinku, więc zaraz tepamy do
do następnej osoby, więc no. Także git, moi drodzy, także git. Nie wiem, czy te sety będę brał. Może te sety tutaj po prostu zostawię, więc no. Tepamy zaraz na następnej osobie, także pozdro. Dobra, moi drodzy, także tepamy do trzeciej osoby w tym odcineczku. Zobaczymy, czy nasz tutaj zaakceptuje. Ludzie piszą tutaj cały czas na czacie do mnie, także mega, mega miłe, że tutaj ludzie piszą. Oj, nie napisałem znaku zapytania. Ale dobra, mniejsze o to, czy ktoś tutaj napisze do mnie. Patrzę głównie na czat, tutaj ten główny. Dobra, Fuzion. Fuzion napisał do mnie, także tepnijmy do Fuzioma. Zobaczymy, czy mnie gościu zaakceptuje. Czy raczej mnie nie zaakceptuje. Halo, tepa Fuzion, czy mnie zaakceptujesz, gościu? Dobra, niech będzie Ferix. Ferix, dobra, niech będzie ten Ferix, może on mnie zaakceptuje. Zobaczymy, czy on mnie zaakceptuje, no bo nie rozumiem, ja nie rozumiem po prostu ludzi, którzy piszą na czacie do mnie i potem nie akceptują. Dla mnie to jest po prostu mega dziwne i w sumie dosyć mega śmieszne. Swoją drogą, wiecie co, na chwilę tutaj zaltujemy. Czekajcie, czy mnie tepło? Dobra, tepnął mnie elegancko. Także gościu tutaj, no tak jak mnie ludzie ten Ferix nie zaakceptował. Tak ludzie jak mnie tepali teraz na równy teren, tak typ jak mnie teraz tepnął niby na równy teren, ale mnie chciał wrzucić jednak do beczki, także no nie pozdrawiamy, dobra, chyba tutaj nie ma żadnego jego kolegi. Wiecie co, zrobimy coś takiego i po prostu tego typa, wiecie co, wrzucimy do tej beczułki, tak, wrzućmy tego typa do jego beczułki. Nara gościu, lecisz tam chamie, zabiłem go, ja pierdzielę. Co? Najszybsza akcja, moi drodzy, najszybsza akcja chyba w odcinkach stepania. To chyba największy dzban. Moi drodzy, największy dzban, jakiego widziałem. Także no, moi drodzy, zaraz tepamy do następnej osoby, pozdro. Dobra, moi drodzy, także tepamy tutaj do czwartej osoby. Mam nadzieję, że nikt mi nie tepnie w nogi, bo niestety TNT zostało wyłączone tutaj na Dragonie. I będzie, moi drodzy, przypał. Czekajcie, bo jeszcze zignoruję tutaj typa, bo mi cały czas spam, nic nie będę widział na czacie. Dobra, tepnij może tego XX Olek. Tepa XX Olek, zobaczymy, czy gość mnie zaakceptuje. Fajnie, bo gdyby mnie typek zaakceptował, ale coś mi się wydaje, że gość mnie nie zaakceptuje, bo ma mały ranking ma ten typeczek do mnie. Tutaj, o, dobra, zaakceptował mnie jednak typek. Ogólnie nie patrzę na ludzi, którzy mi cały czas spamią do mnie na PW, bo o kurde, fuck, tepnęli mnie w swoją gildię. Tepnęły mnie te typy w swoją gildię. Nie wiem, co oni tu coś pokazują? Nie wiem, ja nie chcę, żebyś tak klepę. Klepiemy się, kurde, na jolo. Dobra, wiecie co, może tego Olka. Sklepmy tego Olka, bo on pisał, że do niego mam tepać. I gościu chyba wydaje się, że jest na awku. Ty, jak typek jest na awku, bym go tutaj pokonał, to byłoby spoko, bez dwóch typa. Więc, moi drodzy, kurde, no, wpadłem do jakiejś dziury, więc mam przypał. Dobra, ten Olek liże, patrzcie to, Olek liże. Olek polizał, mówiłem, i ten typek też drugi liże. Nie polizał ten drugi typek, niestety. Ale gdzieś już pery rzuca. Już ten typek pery rzuca, już ucieka ten typeczek. Gdzie on uciekł? Gdzieś na dół zeskoczył ten typek, gdzieś tu pobiegł, czy mi się wydawało. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy ten typek tu pobiegł, ale no kurde, jednego typa sklepałem, a ten drugi gdzieś tu spieprzył. Nie wiem, gdzie on pobiegł, no. Gdzieś tu pobiegł. Nie wiem gdzie, ale gdzieś pobiegł. Dobra, no to tepamy do następnej osoby jeszcze, do piątej, no bo tego typa raczej już tutaj nie znajdę w tych dziurach po prostu. Drodzy, także tepamy do następnej osoby, napiszmy na czasie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Będzie już to ostatnia osoba, do której po prostu tepniemy i zobaczymy, czy ktoś nas tutaj zaakceptuje. Ogóreczek, dobra, niech będzie tutaj ten typeczek o niku Ogóreczek 121. Także zaznaczam, czy mnie typek zaakceptuje, czy raczej mnie nie zaakceptuje. Byłoby spoko, gdyby mnie typek zaakceptował. W ogóle moja gilia jest w topce, ty nawet nie wiesz, że moja gilia jest w topce. Milki są w topce, także pozdrawiam tej gilię Milki i założycieli, którzy dodali mnie do gili, bardzo im dziękuję. Dobra, myślę, seta mam na low, ale mam nadzieję, że uda mi się tych typów wyjaśnić, może chociaż jednego. Jakby jednego mi się typu udało wyjaśnić, to byłoby mega, mega spoko. Kurde, ale mi się ludzie spamią na tym PW do stepania. To jest... Och, nie lubię. Ja sobie coraz więcej ludzi ignoruję, jak tak mi wiecie, bo ludzie czasami po minutę, dwie minuty mi spamią do mnie. Ja potem nic zupełnie na tym czacie nie widzę, jak mi tak każdy spami. Dobra, ten typek liże, ten typeczek liże, bo nie jest na koksie. Nie polizał, to ten liże. Ten liże na pewno. 100%. Kurczę, nie polizali. Lipa. Lipa, że nie polizali. W ogóle ten typek ma bardzo niekulturalną tutaj pelerynkę oczywiście. Zobacz, tutaj problemuwa z wymowa. Dobra, sklepmy tego typa. Wkurzył mnie. Wkurzają mnie tak ludzie. Te dwóch graczy mnie tutaj wkurza, no bo na sam koniec nie chcę zginąć tutaj przy tym typaniu. A nie chcę na pewno polizać. Dobra, pada mi bani i padłem. No kurde, no niestety zadałem. Pada mi bania, więc moi drodzy, no niestety smutna sytuacja. Ale dzięki za klepę i dzięki również za oglądanie tego odcinka. Także moi drodzy, mam nadzieję, że każdy zostawił subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i mam nadzieję, że będziecie oglądali następne odcinki. Także pozdro i życzę wszystkim miłego dnia. Yo.